To miał być niezapomniany debiut. To miała być polska odpowiedź na Master of Puppets. Coś jednak poszło nie tak. Z Master of Puppets ma to tyle wspólnego, że też nagrywało ją czterech muzyków. Jednak kiedy usłyszycie te brzmienie, to powiem tak, chyba nic wcześniej takiego podobnego nie słyszeliście. Ale mimo tego, po 32 latach od wydania debiutu płytowego Acid Drinkers, Io Rebel, nadal o tej płycie pamiętamy. Dlaczego? Co takiego w tym było ciekawego? Dzisiaj trochę o tej płycie. Zapraszam. Płyta Acid Drinkers, Io Rebel została wydana w 1990 roku nakładem wytwórni muzycznej Under One Flag. Co ciekawe, nie została wydana tylko w Polsce, ale się okazuje, że też na zachodzie Europy. W Polsce dopiero płyta ukazała się w kwietniu 1991 roku nakładem polskich nagrań. Takie kiedyś były, nie wiem, czy nadal one są. Wydawnictwo na przykład zajęło 7 miejsce w plebiscycie najlepsza płyta w historii polskiego metalu, przeprowadzonego przez czasopismo Machina. No, to tyle wstępu takiego, którego gdzieś możecie sobie przeczytać. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to Acid Drinkers poznałem w 1992 roku, więc w tym roku, słuchajcie, mija już 30 lat, odkąd ich poznałem. To znaczy, że ja mam przynajmniej trochę więcej. To trochę smutne, no, ale może niekoniecznie. No dobra, nie tej płyty Io Rebel, o której będę mówił, nie poznałem jako pierwszej, ale do tego wrócę w innych nagraniach. A to był w ogóle mój początek słuchania ostrzejszej muzyki. Słuchajcie, to od czego zaczynałem, to było na przykład Queen, Metallica. W ogóle, wiecie, to jest w ogóle ciekawe, że ktoś mi kiedyś puścił właśnie Queen i puścił jakieś ich pierwsze płyty i puścił jeszcze na cały głos w jakimś magnetofonie i próbował coś do mnie mówić i dla mnie wtedy wydawało się, że Queen to jest tak ostra muzyka, że ja nie wiem, czy ja będę w stanie kiedykolwiek tego przesłuchać. Ale takie były zabawne początki. Dzisiaj w tym, co będę mówił, będę czasami się odnosił do książki Leszka Gnoińskiego, Raport o stanie Acid Drinkers, ponieważ książka jest, myślę, że znana każdemu fanowi Acid Drinkers, a temu, który nie jest fanem, to pewnie warto się zapoznać, aczkolwiek pewnie już dzisiaj już prawie chyba ona niedostępna. Cóż takiego. Leszek Gnoiński napisał takie ciekawe rzeczy o muzyce Acid Drinkers i napisał m.in. coś takiego. Acid Drinkers zrobił rzecz niesłychaną, połączył antagonistyczne subkultury punków i metalowców, po czym zaśmiał im się w twarz, wypominając bezsensowne podziały. Okej, okay. Przez lata, jak to czytałem, zawsze się tak zastanawiałem, zaraz, to co? To znaczy, że punkowcy i metalowcy słuchali tej muzyki i wszyscy stwierdzili, że to jest świetna, fajna muza? Coś mi nie do końca tak to grało, ale myślę, że to trzeba zinterpretować w pewien odpowiedni sposób. Pamiętam te czasy, początki lat 90., kiedy sam właśnie zaczynałem słuchać jeszcze ostrzejszej muzyki. No w Polsce ja nie znajdowałem za bardzo muzyki do słuchania takiej właśnie mocnej. Cat, Turbo, Tessa, słuchajcie, dla mnie były to wtedy jeszcze zbyt mroczne klimaty, ciągle jakieś diabły, jakieś dziwne takie rzeczy, w których no nie odnajdywałem się kompletnie jako młody chłopak. Z drugiej strony był punk, który też mi nie pasował muzycznie. Może czasami się odnajdywałem w buntowniczych tekstach, ale jakby muzycznie w ogóle mi to nie odpowiadało. Było tam jakieś trochę reggae, które wtedy zupełnie mi nie leżało. A Acid ustanowił się gdzieś tak po środku. Wiecie, było ostro, wesoło, więc te połączenie dla mnie raczej metalu z punkiem wynikało tak, że było, myślę, wielu ludzi takich jak ja, którzy chcieli coś słuchać polskiego, no ale tak, trochę posłuchali tego może Kata, ale stwierdzili, no okej, no posłuchamy, bo polskie, ale nie będziemy fanami. Punk mnie nie kręci, no ale nie ma nic innego. No i pojawił się Acid Drinkers i to nagle połączyło, bo się może być, że wydawało niektórym, że ktoś tam słuchał punka, tak naprawdę byli to metalowcy, którzy potrzebowali po prostu innej muzyki. I tak ja zawsze odbierałem Acid Drinkers jako taką alternatywę. A w moim odczuciu w ogóle Acid Drinkers to taki zespół komiks. Wiecie, to tak jak wystarczy, że weźmiecie sobie okładkę płyty Io Rebel chociażby, tak? I już widzicie komiks, tak? I ja tak zawsze odbierałem, że to jest taki komiksowy. Bierzesz ten komiks, czytasz, śmiejesz się, widzisz fajne rysunki, wchodzi to łatwo, gładko i wszystko ci pasuje. I tak mniej więcej ja to odnajdywałem
Jerzy Kurczak świetnie, myślę, oddał te płyty. Można mieć jakieś pretensje do niego, czy to jest sens, że może coś że może wręcz coś zrobił złego, że to on tą okładkę zrobił. Nie, ja przyjmuję to tak, jak jest. Bardzo fajnie. Dzięki AC Drinkers poznałem też Jello Biafra i Dead Kennedys. Nie powiem, żeby to było mojego ulubionego, polski mowa, trudna mowa, że byłby to ulubiony mój zespół, ale w ogóle znalazłem, że jest taki zespół, do tego jeszcze przejdę. Pewien specyficzny śpiew, który był na tej płycie, który w jakiś sposób można nazwać taką melorecytacją, nie był to rap, nie, broń Boże, to był coś w rodzaju takiego śpiewu, nie śpiewu, takiego bardziej coś jakby mocnego szeptu momentami, tak przynajmniej można mieć takie wrażenie. To jak wynika też z książki Leszka Gnońskiego, no wychodziło o to, że mieli po prostu próby w domu, gdzie miał być, po prostu musiało być w miarę cicho, stąd ten pół szept. Tak sobie pomyślałem czasami, czy to nie jest jakaś legenda miejska, nie wiem, ale brzmi to dobrze, efekt też uzyskali. Ciekawe jest też to, co na tą płytę sam zespół. Niejaki Mr. Popcorn powiedział tak: ten materiał zaczęliśmy robić we dwójkę, ja i Tytus. Lica doszedł tak w połowie. To były rzeczy, które powstawały na przestrzeni paru lat, zbierali na wszystkiego, czego nauczyliśmy się w tym okresie. No, to trochę słychać, trochę nie słychać. Natomiast sam Titi mówi tak: kiedyś widziałem kasetę Hendrixa Are You Experienced? Spodobało mi się to, ale tak naprawdę Are You a Rebel przyszło samo. Po prostu dobrze zmiało, zresztą i tak nie było innej kandydatury. Nie wiem, do kogo skierowałem te pytanie, na pewno nie do siebie. Nigdy nie chciałem być buntownikiem, nie wszczynałem żadnego powstania styczniowego. No, typowy Tytus. Chodziłem do szkoły, źle się uczyłem, poszedłem do pracy, wrzucili mnie, normalna droga. No, nie wiem, czy taka normalna, ale powiedzmy. Jeżeli ktoś nosi długie włosy i skórę, nie musi być od razu buntownikiem. Co najwyżej buntuje się przeciwko starym, ma wrócić do chaty o 9, a wraca o 9:45. Nie odrabia lekcji, wtedy jest buntownikiem, ale na miarę swojego pokroju. Źródło: Leszek Gnoński, raport o stanie AC Drinkers, jak mówiłem. No dobra, to tyle, co można mówić. Natomiast myślę, że fajnie będzie trochę odnieść się do samej płyty. No tak, zaczyna się od bliżej nieokreślonych dźwięków paszcza, małpich okrzyków, no stąd ten Tytus, nie? Tytus Romek i Atomek. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi. No i teraz tak, mamy z jednej strony paszczowe rozpoczęcie, ale za chwilę nie tylko już paszczowo, zaczyna się coś innego. No zaczyna się bas. To, co mi się zawsze podobało, to, że bas w AC Drinkers, a szczególnie w tych pierwszych ich płytach, w tym pierwszym okresie, był bardzo zauważalny. Tak, ten bas słychać, ten bas ma tam swoją rolę i to jest fajne. On nie jest schowany w tych gitarach, które no, są ważne, ale ten bas nie mniej szybko. A co robią gitary? Gitary wiercą dziury w mózgu. Te takie piski charakterystyczne. Słuchajcie, to jest coś, z czego ja początkowo pamiętam AC Drinkers. Dzisiaj jak się ich słucha, to już tak tego nie słychać albo w ogóle, albo może się trzeba bardzo skupić, ale wtedy to było coś dla mnie oczywistego, że tak to będzie. No i ten charakterystyczny wokal Tytusa. O właśnie, a tu za chwilę, popatrzcie, to był Tytus, a tu Jello Biafra. Jello Biafra, przepraszam, z Dead Kennedys. Widzisz podobieństwo? Pewnie jakbyś za chwilę posłuchał, to byś zobaczył. Szczególnie to jest charakterystyczne, jak Tytus zaśpiewał utwór Dead Kennedys na płycie Bandit Rockin, o której być może kiedyś opowiem, ale pewnie fani AC Drinkers znają. Jak ja to tam usłyszałem, to sobie pomyślałem, no nic, Jello Biafra po prostu. No tak, i teraz tak, mamy ten jeden utwór i tak naprawdę wszystkie są bardzo podobne. No znaczy nie, przesadzam teraz, wszystko podobne, ale pewna charakterystyka jest podobna, tak? Szybkie gitary, piskliwe, te takie zacięcia, dużo zmian, zabawa, fajne melodyjki, głos Tytusa, chórki, też szczekające pieski, o, tego jeszcze tu nie pokazywałem. Oczywiście nie jest to monotonne, to po prostu cechy charakterystyczne tej płyty i Acid. To, co bym powiedział od razu, Acid od razu miał swój styl. Nie wiem, czy zauważyliście to, że czasami jest jakiś zespół i można powiedzieć,
no nie wiadomo, o widać na drugiej, trzeciej płycie coś się zaczyna wykształcać. Oni od razu mieli pewien styl i ten styl się zachował. Inny utwór, który chcę wam trochę przypomnieć, Barme Arme. To było Barme Arme. Tytus sam o tym utworze powiedział, napisałem to w nocy, na służbie, jak wracałem ze szkoły lotniczej w Zamościu. To jedna z najcięższych szkółek. Dali mi czadu, że uhuhu. Słuchajcie, ja też byłem w wojsku. No moje doświadczenia fali były już, to już było ponad 10 lat później niż Tytus, jak nie więcej niż 10 lat. To ta fala była bardziej śmieszna niż trudna, no ale rozumiem, każdy miał swoje i Tytus postanowił zamanifestować to w tej piosence. No właśnie, Barme Arme. Sam utwór w tekście, no poważny, dotyczący wojska, fali, koniec lat 80., tak jak mówiłem. Nie zabrakło jednak tutaj w tym utworze też oczywiście naszych piskliwych, dziwnych dźwięków. No nagle taka świnia. No co, to będzie coś, co będzie często. Słuchajcie, jest tu też bas. Przedar się, no, tylko jego słychać, tak? Fajnie, mi się to zawsze bardzo podobało. No ale gitary też niczego sobie. No dzisiaj już tak nie za bardzo mam czego machać. No ci, którzy tylko mnie słuchają, a nie widzą, to widzą, że tych moich włosów już dzisiaj to tak się nie da. No takie rum-tu-turu, 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 to takie ich proste melodie, które mi się zawsze podobały. No i oczywiście z końcówka jeszcze utworu. Coś tu powiedzieć, zasapana. No i tak mniej więcej wyglądają te ich utwory. Na przykład I'm an Acid, tak? Mamy narastający riff. No taki definicja acidolenia takie. I tam sobie dają. No to co to jest? Straszowa łupanka, riffy, które tną trochę te powietrze. Dobrze się tego słucha. Słuchajcie, no i te melodyjki różne. Skoczne, sympatyczne, tak, pędzą jak struś pędzi wiatr. Fajnie to jest. To jest naprawdę, no i się dobrze słucha, no i te nasze szczekające pieski, które wyrażają swoją tożsamość. No i co jakiś czas kolejna melodyjka. Cóż, kończy się melodyjka, a zaczyna się... Kolejna melodyjka. I w taki sposób mamy cały utwór. No dobra, mamy też na przykład inną piosenkę, Waiting for the Hay. Tak sobie po prostu dzisiaj myślę, kurczę, piosenka o tym, że Tytus czeka, aż mu urosną włosy po tym, jak wyszedł z wojska. Ja już nie czekałem, jak wyszedłem, już po później nie zapuszczałem po prostu nigdy długich. Już mi się odechciało. Trochę to idiotyczne tak naprawdę, jak się o tym pomyśleć. Chociaż tak, no jeżeli mówimy to o młodym facecie, o fajnych tematach młodzieżowych, no to o czym tu śpiewać? No taki jest tutaj. Nie pojawia się jakaś tam śmierć, tak? Tu jeszcze to właśnie rosną długie włosy i to jest twoje życie, tak? Zastanawiałem się, jakby tak Tytus śpiewał po polsku. Jakby to brzmiało? Pewnie coś bardziej w stylu elektrycznej gitary. Ty noś, długie włosy, jak my. No tak. No, może już nie będę śpiewał. No ale po angielsku zabrzmiało to trochę lepiej. Wiecie, fajne, pokręcone solówki. Niezłe, nie? Niezłe, niezłe. Pokręcony bas. Tam. Co? Fajnie się tego słucha, nie? No i jest na przykład refren. No, ciężko powiedzieć, że to jest złe. Tak by to można by powiedzieć. Jest też inny utwór, Love Machine. Słuchajcie, posłuchajcie sami, jakie to zakręcone. No to na przykład, no albo coś w tym stylu. No,
Nie stronili też od wulgaryzmów, jak każdy słuszny zespół metalowy, natomiast czasami nie szło tego słuchać, ale o tym będzie też nasza część. Słuchajcie, no i jest dalej. Była też próba zakończenia tego utworu. No i zakończono. No i mamy sobie tutaj koniec. No i dobrze, ale podejdźmy do utworu kultowego już I Fucked Violence, który, no jak wiecie, do dzisiaj jest śpiewany na koncertach, co oznacza, że dobrze przeżył. No i co mamy tutaj? Hitcher zaczyna się tak jak każdy inny. No a później, wiecie, ICG bardzo lubili się inspirować. To będzie zawsze, wszędzie i zawsze i wszędzie. Natomiast to, co zawsze mi się podobało, że oni się inspirowali, czasami coś wrzynali. I umówmy się od razu, no nie jest to tak, że jedynie oni to robią. Wiele osób, wiele znanych bardzo zespołów, do dzisiaj można znaleźć wiele różnych rzeczy, że się inspirują, a czasami można nawet nie nazwać, że zżynął, ale nie nazwałbym do tego końca, że ktoś zżynał. Bardziej bym to chyba nazwał to, że czasami jak się gra podobną muzykę i podobnych obszarach się przyszedł, to po prostu pewne dźwięki same przychodzą, tak? Bardziej bym w ten sposób to traktował. Natomiast oczywiście w tym utworze oni bardzo jednoznacznie, wiadomo jest, że wzięli utwór Iggy'ego Popa, no i wzięli... I Iggy Pop... podkradli tą melodyjkę i zrobili coś po swojemu i to zawsze było chyba ich największym takim plusem, że umieli do tego podejść po prostu po swojemu. No coś to mamy, oczywiście w tej piosence mamy ten niecenzuralny refren. Pasuje, nie? Taki zrobiłem, jak to się nazywa? Nie mockup, mockup to jest graficznie. Mashupa zrobiłem. No taki typowy zakończający, który już dzisiaj chyba nawet ICG nie robią, ale kiedyś bardzo często. Mamy tu oczywiście inne utworki jak I Am The Mystic, kolejne wyznanie. I am the mystic! No i tak jak słuchacie sobie dalej, to nagle stwierdzicie, że gdzieś już to słyszeliście. Dużo takich chyba powstało już, co? Podobnych. No tak, I am the mystic, I am the one, no cóż za wyznanie, no i ta przeszywająca melodia w środku. No i co mamy jeszcze na końcu? Mamy No dobrze, przejdźmy do następnego ciekawego utworu Woman with the Dirty Feet. Słuchajcie, w późniejszym okresie ICG covery nagrywali, to wszyscy wiedzą. No się podobać, nie podobać, natomiast to, co nagrali na Woman with the Dirty Feet było, no wtedy Guns N' Roses było na topie, zresztą sam miałem w pokoju plakat Guns N' Roses, też ich słuchałem i on tu naprawdę zaśpiewał niczym Axe. Posłuchajcie, puszczę wam kawałek, gdzie śpiewa Titus i też gdzie śpiewa Axe. Porównajcie sobie, to naprawdę brzmi fajnie, ja jako fan mi się to podobało, mimo że widziałem, że to głupkowaty utwór ironiczny. No i mamy. Takie przyciągnięte w nieskończoność głoski w wokale. Słuchajcie, fajnie się tego słucha po prostu. Zawsze lubiłem, jak grają akustycznie. Słuchajcie,
Wiecie, tego się po prostu dobrze słucha, może to się komuś podobać, nie podobać, ale muzycznie to było całkiem ok. Potrafią też akustyczne solo. Ale oczywiście to jest Drinkers, więc co musiało być? Musiała nastąpić jakaś zmiana klimatu w piosence. No, i na końcu trochę klasyki, jak to można pomieszać wszystko. Okej, tu mamy to. Megalopolis. Tu już toczymy się dużo, dużo wolniej. Nastawione stereo, no to posłuchajcie. No tak, tylko że ja chyba tu stereo nie dałem, no ale to nic. No i dobrze, ale nawet w takim wolniejszym utworze nie zabrakło i takiego fragmentu. No, aczkolwiek sam utwór, mimo że może wydawać się dziwny, to w swoim przesłaniu jednak miał coś mądrzejszego. Słuchajcie, puszczę wam, ci co umieją angielski, ci co nie umieją, to przetłumaczę za chwilę. To był tłumaczenie, to był pewien wywiad z pewnym człowiekiem, chyba bodajże nawet wojskowym, ale nie chcę tutaj kłamać, bo nie pamiętam, więc na pewno był to prawdziwy wywiad. No i to jest tego fragment z tego wywiadu. Ilu ludzi już zabiłeś? Około 250. Ilu morderstw byłeś świadkiem? 2 lub 3 tysięcy. Powiedz stary, używaliście tasaków? Jasna sprawa, używaliśmy tasaków do tortur. No, ta piosenka ma swój wydźwięk taki dosyć mocny i to nie jest głupia tekstowo piosenka. Szacun. Co tam dalej? Jeszcze ta piosenka się nie skończyła, w niej się jeszcze dzieje. Pewnie każdy z tych dźwięków gdzieś moglibyście odnaleźć wcześniej w jakiejś innej piosence. No, Nagasaki Baby, na początek trochę się rozkręcamy. Później już trochę poważniej jest basem. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was chciał pogować, to miałby problem, bo jak co chwilę tak się to zmieniają te dźwięki. Albo takie dźwięki, gdzie jak słuchasz, to tak mam wrażenie, że głowę trzeba wywinąć na drugą stronę, bo nie wiem, jak do tego pogować. No dobra. Machine in the Night. Mam wrażenie, że kolejna piosenka, którą już słyszałem podobno. Albo to. Okej, okay, no i na koniec Mike Cfel. Słuchajcie, no bleśny utwór. Trochę nie chcę aż mi się go słuchać, pokazywać, ani go komentować, no ale już zrobię to z takiej archiwalnej potrzeby. Mieli tendencję do tego typu tekstów w przyszłości Midnight Visitor, patrz na to, tak? Zaczyna się bardzo niewinnie. Ale później... Fajne to, co mogę tu wskazać, to w tym, co na pewno mi się utwora, bo tekst mi się kompletnie nie podoba. Fajne dialogi, bas i gitara. Słuchajcie.
tego się dobrze słucha, ale też są strasznie cringe'owe i że... przepraszam, i żenujące rzecz. Because sucks my dick every day a week. Nabiorę wody w usta, słuchajcie. Plus kilka beknięć. No i co? No, mamy koniec, właściwie zaraz już będzie koniec, ostatni fragment płyty podobnej do Metaliki. Suck, suck me, suck me. Słuchajcie, no i co ja mam wam powiedzieć? Okej, okay, spróbujmy to trochę podsumować. Ja napiję się jeszcze z wrażenia. Ta płyta była wydarzeniem na polskim rynku metalowym. To, o czym wspominałem na samym początku. Tak w Polsce nikt nie nagrywał. Tak nikt nie grał. To nie tylko było śmieszne, bo śmieszne to też można powiedzieć było Big Cic. Ale tu też ci muzycy potrafili grać. I to słychać. I to słychać, że oni się bawią dźwiękiem, słychać, że się inspirują, że oprócz tej inspiracji sami tworzą, że mają dużo kreatywności. Naprawdę nie wiem, jak ty dzisiaj, jeżeli tej płyty nigdy nie słyszałeś, albo pierwszy raz ją usłyszałeś, nie wiem, niedawno, jak ty tu chodzisz, ale te 30 lat temu to było wydarzenie. Tak nie grał nikt. Było wesoło, umieli grać. Tylko te brzmienia tej płyty, tego pierdzącego komara. Słuchajcie, no to... To powoduje, że w mojej takiej ocenie, które będę stawiał w ocenie takiej szkolnej, 1-6, to płyta na piątkę. Gdyby nie te brzmienie, byłaby szóstka, tak jest na piątkę. Czy ta płyta się zestarzała? Słuchajcie, mówiąc zestarzała, mam na myśli to, że czasami się słucha jakichś płyt i wiesz o tym na przykład, że słuchasz je dzisiaj i mówisz sobie, hej, ta płyta została, nie wiem, zrobiona, albo utwór jakiś, tak? Nie wiem, 20 lat temu, 50 lat temu, a go się nadal dobrze słucha, on nadal jest w pewnym kanonie, którym się dzisiaj gra. Dzisiaj można by było zagrać coś podobnego, tak? I to jest zawsze pytanie, czy zestarzała się ta płyta. To jest takie pojęcie, które istnieje na przykład też w marketingu i w produktach, tak, że na przykład dany model samochodu się zestarzał. Patrzysz sobie na jakiś model, nie wiem, BMW i możesz sobie powiedzieć, wow, zrobili to 25 lat temu, ale to dzisiaj nawet słusznie wygląda. Albo patrzysz sobie na jakiegoś Trabanta i sobie mówisz, no nie, to zupełnie nie tak. Czy ta płyta się zestarzała? Ja tu będę mieć zawsze problem, kiedy to będę opowiadał, bo jestem fanem Ace Drinkers, bo patrzę na to nieobiektywnie. Ale patrząc na obiektywnie, tak, płyta się zestarzała. Te brzmienie, szczególnie ją zestarzało, że od razu było niefajne. Dzisiaj się tak nie gra. Ja nie słyszałem, żeby ktoś grał w taki sposób, też może też nawet trochę kompozycyjny. Obiektywnie się zestarzała. Natomiast, jeżeli ktoś lubi, żeby pewne utwory posłuchać na wesoło, szczególnie metalowe, to nie zestarzała się. Będzie zachwycony. Jeżeli jesteś fanem, też będziesz zachwycony. A poza tym są to ciekawe, dobre utwory i one świetnie archiwizują pomysłowość i kreatywność zespołu. Jest to pierwsza tego typu audycja, którą albo słuchasz, albo oglądasz na YouTubie lub na Spotify. Słuchajcie, więc na sam koniec, kim jestem? Albo po prostu sobie zwykłym fanem Icidów i takiego trashu lat, przede wszystkim 90., trochę 80., czasami trochę późniejszych, brzmień bardziej nowoczesnych, ale to bardzo już rzadko. Ale taki nowoczesnych mam na myśli 20 lat temu. Nie chcę już mi się słuchać nowej muzy. Słuchajcie, mam wrażenie, że wszystko już gdzieś słyszałem. Nie nadążą chyba już za tą zmianą pokoleniową metalu. Pojedynczy utwór, pojedynczy zespół gdzieś jest w stanie mnie przekonać, już na pewno nie do tego, żeby słuchać non-stop. Ja już wracam do tego, co już znam. Taki po prostu ze mnie boomer. Jako fan radia zawsze chciałem prowadzić własną audycję radiową i puszczać piosenki. Natomiast od lat działam... Kiedyś to były podcasty, później na YouTubie bardzo dużo też nagrywam, ale to są zupełnie inne klimaty, to są klimaty takie biznesowe, szkoleniowe, ale postanowiłem jakoś to wykorzystać i stąd też format, który widzicie. A dlaczego ACID? Od nich zacznę. Zobaczymy, jak to się później potoczy. Z jednej strony jest to mój hołd dla zespołu ACID Drinkers. Zespół na dzisiaj jest po prostu zawieszony. Nie wiadomo, czy kiedyś coś wyda, czy kiedyś coś zagrają. Niech to będzie taki mój hołd, jednocześnie archiwum tych moich przemyśleń. Przesłuchałem jakiś czas temu podcast Metalurgia poświęcony ICD-om. Pozdrawiam, chłopaki. Zacząłem się zastanawiać, czy ja wyrosłem z ICD, bo pojawiło się tam takie stwierdzenie, że z ICD-ów się wyrasta. No i pomyślałem,
Trochę tak, a trochę nie. Już dziś mnie tak na pewno nie kręcą, jak kręcili kiedyś. No ale starych płyt nadal słucham z uśmiechem na ustach i wracam do nich w miarę często. Może dziś bardziej świadomie tego, o czym śpiewają, trochę żenujące momenty czasami są tam na płycie, których też jestem świadomy. Ale słuchajcie, no jednej rzeczy się nie da. No sentyment, baby, sentyment. Po prostu sentymentalnie do tego podchodzę. Do następnego, słuchajcie, stay acid.